No, od ostatniego sezonu Stranger Things troszkę czasu minęło. It's been 84 years. Wiecie, jak u nas jest z serialami, oglądamy je raczej sporadycznie, ale kiedy coś oglądamy na bieżąco, jesteśmy na bieżąco i chcemy sobie o tym podyskutować, no to się z wami dzielimy. Tak, a tym bardziej, że minęło tak bardzo dużo czasu od poprzedniego sezonu tego serialu, no to musieliśmy, chcąc nie chcąc, przyjrzeć się właśnie temu czwartemu sezonowi. Oczywiście, jeżeli oglądaliście już Stranger Things, to pewnie wiecie, że ten czwarty sezon podzielony jest na dwie części i my dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą, która już zdążyła pojawić się na Netflixie. Druga część pojawi się w lipcu. Tak, i dzisiaj rozmawiamy bezspoilerowo. Jeżeli będziemy chcieli wrócić do spoilerów, to przy okazji tej drugiej części. Jeżeli widzieliście kilka pierwszych odcinków, to dobrze wiecie, jak olbrzymią rolę w tym sezonie odgrywa muzyka, chyba nawet większą niż w poprzednich. W związku z tym, partnerem dzisiejszego odcinka są organizatorzy koncertu Two Steps From Hell. Grupę Two Steps From Hell na pewno kojarzycie z YouTube'a, gdzie ich utwory osiągnęły już ponad 4 miliardy wyświetleń i zdobyli także 4 platynowe płyty. Znajdziecie na ich koncie muzykę stworzoną do filmów, seriali, gier wideo czy do programów telewizyjnych, ale przede wszystkim utwory ilustrujące zwiastuny takich filmów jak Avengers Endgame, Harry Potter czy Jurassic World, więc to niemal pewne, że chociaż raz spotkaliście się z twórczością tego zespołu. W 2022 roku właśnie Two Steps From Hell po raz pierwszy wyruszają w trasę koncertową na żywo po Europie, podczas której będą występować wraz z orkiestrą, chórem i solistami z całego świata. Szykuje się więc niezapomniane widowisko dla fanów muzyki filmowej i nie tylko. Koncert odbędzie się już 2 lipca tego roku w krakowskiej Tauron Arenie, więc jeżeli jesteście fanami muzyki filmowej, to koniecznie sprawdźcie szczegóły w opisie tego odcinka, ale poza tym serdecznie zapraszam Was na nasz Instagram, gdzie będą do zgarnięcia wejściówki na ten koncert. Zadanie konkursowe będzie bardzo łatwe, więc pozostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia. Good luck! A tymczasem wracamy do czwartego sezonu Stranger Things, a w zasadzie do części pierwszej czwartego sezonu Stranger Things. Tak jak już wspominaliśmy, sporo czasu minęło od ostatniego sezonu, sporo wody w rzece upłynęło, no i mamy teraz tych dzieciaków już sporo starszych. Też pamiętajmy o tym, co działo się przez ostatnie... parę lat. Także nie powinna nas dziwić tak długa przerwa, ale faktycznie była długa. I żeby pamiętać to, co działo się w trzecim sezonie, no to my musieliśmy go sobie powtórzyć. I prawdę mówiąc, wspominałem ciepło tamten sezon i teraz przy powtórce też uważam, że to był niezły sezon, mimo że on się spotkał z olbrzymią krytyką. Dał dobre podbudowanie do tego, co moim zdaniem jest najlepsze i najważniejsze w czwartym sezonie, czyli do wątku Max. Tak. I to też jest o tyle zaskakujące, że Max jest jednak tą postacią, która doszła relatywnie później w stosunku do tej obsady oryginalnej całego Stranger Things. I tak oglądając ten czwarty sezon, zdałem sobie sprawę, że w sumie najbardziej klasyczne postacie, te, które znamy od początku, interesowały mnie najmniej. I trochę więcej pola dano tutaj postaciom właśnie tym drugoplanowym, które zaczęły tutaj błyszczeć. Tak, ponieważ wydaje mi się, że chodzi o to, że całkiem dobry łuk, powiedzmy, postaci Max zbudowano właśnie w trzecim sezonie w związku z tym, co działo się z jej bratem Billy. Tak, tutaj mierzymy się z konsekwencjami tamtych wydarzeń, mamy tutaj pewną traumę do przepracowania i jest sporo właśnie takich mocnych wątków związanych z tą postacią. I wydaje mi się też, że jednocześnie jest to najbardziej dojrzały psychologicznie z dotychczasowych wątków w ogóle poruszanych w tym serialu. Tak. Bo tutaj nie wszystko sprowadzamy do tego, że dzieją się rzeczy nadnaturalne, ale też skupiamy się na psychice samej tej bohaterki. No właśnie, bo przez pierwsze kilka odcinków mamy taki mały powrót, powiedzmy, do tego szkolnego życia naszych bohaterów, ale zaczynają się dziać rzeczy dramatyczne, tajemnicze, ponieważ giną ludzie. No, Hawkins jak zwykle jest przeklęte. Jednocześnie mamy osobny wątek, który dotyczy Nastki i jej nowego życia w Kalifornii. I oczywiście mamy wątek rosyjskiego więzienia. Wszyscy ci, którzy pod koniec trzeciego sezonu Stranger Things myśleli, że jakby David Harbour tutaj już nie powróci, to jest... Come on. To chyba było jasne, to chyba było jasne, to żaden spoiler, poza tym także był częścią jakiejś machiny promocyjnej, pierwsze teasery jak się pojawiały, to też zwiastowały powrót tej konkretnej postaci, no i faktycznie mamy to. Mamy rosyjskie Prison Break.
albo powtórkę z tego, co się działo w Black Widow, bo tutaj też miałem tak, jakieś takie skojarzenie. Czekałam, aż Johansson się pojawi w końcu. Ale wspomniałaś o wątku Nastki i przez pierwsze kilka odcinków tak mi było żal tej postaci. Ona była tak tłamszona przez to całe środowisko dookoła. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z takim klasycznym licealnym bullyingiem, powiedzmy, ale no, było to wygrywane też na twarzy tej postaci. Ta frustracja udzielała się widzowi. Tak. Natomiast ona jako postać na przestrzeni tych tam 7 odcinków, które dostaliśmy, też zostaje odizolowana od całej reszty grupy i ten jej wątek też płynie swoim własnym torem. Tak. I czasami to wychodzi na dobre, a czasami wręcz przeciwnie. Oczywiście, jak się domyślamy, wszystkie te wątki muszą się w jakiś sposób przeplatać, czy też łączyć, ale na ostateczne połączenie to przyjdzie nam czekać właśnie do finału, który z jednej strony jest satysfakcjonujący, a z drugiej strony to ja się łapałam za głowę. Dlaczego? Tak, bo myślałem, że jeszcze pogadamy sobie o pozostałych wątkach, ale tak, uważam, że ten sezon jest bardzo nierówny. To znaczy on ma takie elementy, które są naprawdę dobre, powiedziałbym, że niemal znakomite, ale też ma wyjątkowo słabe wątki, słabe jest prowadzenie niektórych wątków. Ja uważam, że wszystko to, co dzieje się w Hawkins bezpośrednio, to jest to, co my chcemy oglądać. Bo tam dostajemy nowych bohaterów, którzy są interesujący, no szczególnie Eddie, myślę, że wszyscy Eddie'ego pokochali. Tak. Mamy motyw tych zabójstw, powiedzmy. Mamy motyw w ogóle takiego strachu, który w latach 80. i 90. był bardzo widoczny, czyli strach przed sektami, satanizmem i tak dalej. I to tutaj jest bardzo mocnym punktem. Oprócz tego, na szczęście, rozdzielono Nancy i Jonathana. O Jezu, nareszcie! Na szczęście. I to znowu wszystkim wychodzi na dobre. Może za wyjątkiem samego Jonathana, który już tak zleciał na dalszy plan, że już nikogo chyba nie interesuje na tym etapie. Tamten wątek jest w ogóle do odstrzelenia, on jest nam do niczego niepotrzebny. Trochę mi jest tego żal, ponieważ on jest gdzieś tam z nami od samego początku i myślałem, że po prostu scenarzyści będą mieli nieco lepsze pomysły na to, jak tę postać poprowadzić. Niż żeby był cały czas zjaranym typem? No nie. Na przykład, ale chyba postanowiono jednak, że Nancy trochę musi zyskać naszego zaufania ponownie i ponownie zostaje sparowana z takimi postaciami, które sprawiają, że ona jest też ciekawsza. Bo w duecie z Jonathanem była po prostu totalnie do odstrzału. Okropnie oglądało mi się tam te wątki w trzecim sezonie, natomiast w czwartym, kiedy już dochodzi do pewnych wydarzeń, to jest już lepiej. Jest przygodowo, mamy bohaterów, których lubimy i tutaj ewidentnie są wnioski wyciągnięte z trzeciego sezonu, bo wiadomo, kogo widzowie polubili najbardziej. I tutaj na chwilę zatrzymam się przy postaci Robin, którą poznaliśmy właśnie w trzecim sezonie. Trochę wydaje mi się, że tutaj zabrano jej charakteru. Wydawała mi się bardziej interesująca w poprzednim sezonie. Tutaj jest trochę taką... takim sidekickiem, bardziej niż comic reliefem. Tak, tak, tak. I nie do końca rozumiem te decyzje, ale być może z tego jeszcze wyniknie coś w tych dwóch ostatnich odcinkach. To znaczy ona świetnie działa cały czas w duecie ze Steve'em. Steve król jak zawsze, jakby tutaj się nic nie zmienia. Bardzo dobrze działa w duecie z Nancy. Z Nancy też działa super, super. Jest cały jeden taki wątek, który gdzieś tam też jest ciekawie wygrywany, bo te postacie się w jakimś sensie uzupełniają. Natomiast tak, to jest taki sezon przetasowań. To znaczy bohaterów parujemy w nieco innych konfiguracjach niż dotychczas, ale zaskakująco nieźle obserwuje się to wątki, mimo że one wydają się na początku nie mieć wielu elementów wspólnych. I później okazuje się, że mają. I to dużo. Ja właśnie najbardziej lubię ten serial wtedy, kiedy łączy przygodę z takimi motywami kingowymi i motywami horrorowymi. Kiedy mamy tylko horror i przenosimy się do laboratorium, powiedzmy, to ja trochę tracę zainteresowanie, bo mimo, że tutaj mamy nowe treści, to ja mam poczucie, że ja to wszystko już wiem, albo mogę się tego spodziewać. To raz, a dwa, że jest tutaj ogromne poczucie takiego jednego wielkiego stania w miejscu. Wszystkie wątki, które są gdzieś tam liźnięte w tym laboratorium, cały czas oscylują wokół jednego konkretnego tematu. Dużo się tutaj bawimy na poziomie chronologii wydarzeń. Wracamy do pewnych rzeczy, które gdzieś tam były w tych pierwszych sezonach zasygnalizowane i od których rozpoczynaliśmy w ogóle całą opowieść.
treść. No i oczywiście, że im bliżej jest końca całego serialu, no to tym więcej będziemy musieli tajemnic rozwiązać. Więcej będziemy musieli wyjawić widzom, nie pozostawiając ich z takim uczuciem niedosytu, że w sumie nie wiemy. Ale z drugiej strony mała skala tych pierwszych sezonów sprawiała właśnie, że ta tajemnica była taka intrygująca. Tutaj ta skala się rozszerza, jest dużo więcej efektów specjalnych, te wątki są dużo większe tak naprawdę. Też jeżeli chodzi o sam teren rozwoju akcji, no to... No bohaterowie sobie podróżują, bo już wiadomo, prawo jazdy, samochody, te sprawy, tak. Już nie musimy rowerami pedałować. Chociaż rowery wracają i to jest bardzo fajne. Tak, mamy tutaj takie Silent Hill Racer na pewnym etapie. Jest tutaj dużo świetnych pomysłów, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają wejścia na drugą stronę, jak w ogóle ta druga strona działa. Funkcjonuje, tak. Trochę rozszerzamy właśnie to lore i to jest moim zdaniem super, bo trochę więcej dowiadujemy się o tym świecie. I właśnie ekipa Max, Dustin, Steve, Nancy i tak dalej, to tutaj mi robi cały ten sezon. Tam moim zdaniem dzieją się rzeczy najciekawsze nie tylko fabularnie, ale też jeżeli chodzi o takie przyziemne odkrywanie tej drugiej strony. Tak, ten element przygodowy. To jest właśnie ten King, o którym wspomniałeś wcześniej, czyli to trochę to Stand By Me, gdzie idziemy grupką znajomych odkrywać jakieś tajemnice. Ale powiedzmy. Trochę też It. Trochę bo It, oczywiście. Nawiązuje się tutaj pewnymi elementami do tego. Ogólnie do slasherów się tutaj sporo nawiązuje, ponieważ ten sezon startuje z takiego, powiedziałbym, wysokiego C, jeżeli chodzi o te horrorowe motywy. Jest bardzo mrocznie, jest bardzo tajemniczo. Samo wejście, to tam 7 czy 8 minutowe, jest dosyć hardkorowe, jak na ten serial i ustanawia nam pewien nastrój, powiedzmy, na cały sezon. Natomiast potem faktycznie wracamy trochę do tych bardziej przygodowych, lekkich motywów za sprawą konkretnych bohaterów. Natomiast cały czas wracamy do tych lekkich motywów, jednak w kontekście tego, że dochodzi do kolejnych zabójstw w Hawkins. Tak. Nie wiadomo co, nie wiadomo jak. Jest dosyć krwawo, jest dosyć brutalnie, ale na całe szczęście to nie jest tak, że to jest nieumotywowane. Mhm. Za każdym razem, kiedy dzieje się taka mocniejsza rzecz, to jednak ma to też sens i uzasadnienie fabularne. No i właśnie to uzasadnienie i ten sens to były dla mnie, prawdę mówiąc, największym zaskoczeniem, że twórcy postanowili tak wiele kart mimo wszystko odkryć już na tym etapie, bo faktycznie te dwa ostatnie odcinki tego, co dostaliśmy, tych 7, które otrzymaliśmy w pierwszej części tego sezonu, no to to jest bardzo, bardzo dużo ekspozycji, tak. Bardzo, bardzo dużo monologów i opowiadania o tym, na jakich zasadach to wszystko funkcjonuje i gdzie się tak naprawdę rozpoczęło. I to było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, bo o ile sama treść mi się podoba i była dla mnie interesująca, tak forma i sposób podania jest absolutnie fatalny. Ten ostatni odcinek, kiedy mamy pewnego bohatera, który opowiada i opowiada i opowiada i opowiada. Ostatni odcinek jest do kosza po prostu. Serio? Czekając tak długo na to, jak to wszystko się rozwiąże, otrzymujemy najbardziej leniwe scenopisarstwo, jakie mogliśmy tutaj otrzymać i leniwą propozycję podania tak wielu informacji naraz. Tak. Bardziej właśnie mi się rozchodzi o te sposób podania. Tak, o ten leniwy sposób podania, ponieważ jeżeli chodzi o samą tę historię, to ona też ma sens i znaczenie, tylko dlaczego musi nam to wypowiadać ten jeden bohater i mamy to przetykane wizjami, które znowu w pewnym sensie się powtarzają. I myślę, że lwia część na przykład budżetu na efekty specjalne przypadła na te sceny, które nie były aż tak konieczne. Wystarczyło zasygnalizować to raz czy dwa razy, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, a potem cały czas się to powtarza i cały czas się wałkuje jedno i to samo. I tak samo jest z takim, powiedzmy, starciem, które następuje na pewnym etapie tej historii, to znaczy mamy kilku bohaterów i oni się ścierają z jakimiś nietoperzami, tutaj bez jakichś większych spoilerów. W każdym razie tutaj czułem, że już mamy pewne niedostatki budżetowe, mimo że każdy odcinek kosztował jakieś tam 30 milionów dolarów, to jednak czuć, że tutaj przydałoby się trochę więcej. Przydałoby się posiedzieć nad tym trochę więcej. I też widzę tutaj właśnie taką pewien rodzaj niekonsekwencji, czy nie wiem, jakkolwiek by tego nie nazwać, że pewne efekty specjalne są świetne, mogłyby się nadawać spokojnie do wysokobudżetowego filmu kinowego, a inne po prostu są tak odklejone od tła, że doskonale zdajecie sobie sprawę, że hej, tego nie było w tym obrazku, aktorzy tego nie widzieli. Tak, że oni tutaj biegają po green screenie. To bardzo widać.
I gdyby to była jakaś parodia albo film typu na przykład Bubble z Netflixa jakiś czas temu wyszło, też straszna padaka, ale ogólnie tam to byłoby do przyjęcia. Natomiast tutaj, kiedy już jednak próbujesz budować ten nastrój grozy, trochę jednak tutaj brakuje pod kątem wizualnym i tym bardziej to jest męczące z tego względu, że tutaj jest właśnie dużo takich bardzo wysmakowanych ujęć, tego prowadzenia kamery. Dużo tutaj się buduje tej atmosfery i tego napięcia tym właśnie wyczekaniem konkretnych momentów. No scena na cmentarzu, żeby nie było spoilerów, jest moim zdaniem świetna. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie się pojawiły w tym serialu w ogóle. Te odcinki niektóre trwają po godzinę 15, godzinę 30. To są tak naprawdę pełnometrażowe filmy, więc twórcy mogą sobie tutaj pozwolić na to, żeby właśnie zatrzymać nieco akcję, skupić się na bohaterze, troszeczkę wejść głębiej w daną postać. I często się to zdarza faktycznie, ale też czasami mam wrażenie, że lecą na złamanie karku z pewnymi rzeczami, które są takie typowo akcyjne, bo tutaj już zabrakło budżetu. No nierówny sezon. Nierówny sezon, bo łapie bardzo dużo srok za ogon. Tak. I to jest oczywiste, że w takim wypadku będziemy mieli rzeczy lepsze i gorsze w ramach tego samego dzieła. Ja cały czas liczę na to, że te dwa odcinki, które też będą bardzo długie, bo one tam po godzinę 40 chyba mają trwać, okay, albo przynajmniej jeden z nich. To będzie taki powrót króla w świecie Stranger Things. No, Harbora chyba. Czyli powrót króla, nic się nie zmienia. Że one tutaj jeszcze troszeczkę lepiej rozłożą akcenty i jakby faktycznie finał będzie satysfakcjonujący dla tych widzów, którzy już lata poświęcili tak naprawdę na oglądanie Stranger Things. Tak, to znaczy ten serial ogląda się cały czas nieźle. On ma takie momenty, w których potrafisz złapać jeszcze raz tego bakcyla. Są te właśnie momenty przygodowe, o których wspomniałaś, jest sporo humoru. Są wątki, które totalnie bym przeciął w połowie, dał sobie spokój, już do tego nie wracał, albo po prostu skondensował, skrócił pewne wydarzenia, bo myślę, że właśnie ten metraż i budżet sprawił, że ci twórcy tak właśnie poczuli, że mogą tutaj więcej i nie do końca ten balans zadziałał tak, jak powinien. No tak, i sądzę, że większość osób będzie miała podobnie do nas, że jeden wątek będzie ich wątkiem ulubionym. Mhm. I nareszcie będą się troszkę męczyć. I tak naprawdę z oryginalnej obsady najwięcej czasu ekranowego, najwięcej do roboty ma tutaj Nastka, no bo siłą rzeczy ma ten swój wątek, tak, oraz Dustin, który cały czas jest po prostu super, dobrze partneruje pozostałym postaciom. No jego relacja ze Steve'em to jest po prostu złoto, powinno złoto, być tego po prostu więcej. Natomiast no pozostałe chłopaki tak średnio bym powiedział. No Will i Mike, ciepłe kluchy po prostu. I tak właśnie o to chodzi, że ma się odczucie, że scenarzyści tego serialu trochę nie wiedzą, co zrobić z niektórymi postaciami. Ale może z drugiej strony to jest dobry sposób na to, żeby mimo wszystko dać innym trochę bardziej zabłysnąć tutaj. No bo pewnie gdybyśmy znowu skupiali się na Mike'u, Willu i bla bla bla, no to Max nie dostałaby takiego wątku i takiego rozwoju swojej postaci. Tak. Nie wspomnieliśmy nic na temat wątku Davida Harbora, bo tutaj też nie chcemy za bardzo spoilować, co no i jak tutaj tam. Tutaj byłyby same spoilery chyba, więc... Same spoilery, ale powiedz mi, co myślisz o tym wątku? Uważam, że za długo trwa. Tak. Miałem dokładnie to samo. Nie mam nic przeciwko temu, co się w nim dzieje, ale uważam, że jest za bardzo rozciągnięty. Bo tam, gdzie myślisz, że okej, dobra, już domykamy ten wątek i już wracaj bohaterze do naszych pozostałych bohaterów, to nagle następuje wolta i rozciągamy go jeszcze. Tak, i myślę, że ta atmosfera strachu, która jest w ostatnich odcinkach, mogłaby przypaść dużo wcześniej i nie wiem, może wtedy my też czulibyśmy większe napięcie, bo jakby trochę się spodziewamy, do czego dojdziemy. Także my, żeby nie wchodzić już w tematy mocniej spoilerowe, powoli kończymy dzisiejszy materiał, ale jeżeli jeszcze tutaj jesteście i widzieliście ten sezon, to dawajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona piosenka, którą należy puścić, żeby was uratować. No więc słuchajcie, jesteśmy raczej zadowoleni z tego sezonu, chociaż było tam kilka momentów takich, na których trochę zgrzytałem zębami i uważam, że można było je po prostu poprowadzić lepiej. To, co na pewno jest na plus, to to, że widać, że bohaterowie dorastają. Tak. No więc co, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Raz jeszcze przypominamy wam o linkach w opisie pod tym odcinkiem. Jeżeli koncert Two Steps from Hell was zainteresował, no to serdecznie zapraszamy na Instagram, weźcie udział w konkursie. No i co? To wszystko? To wszystko. Widzimy się po drugiej stronie. Do zobaczenia w następnych odcinkach.